Dzień dobry, nazywam się Adam Wodyk, pochodzę z Lublina. Tam studiowałem polonistykę, także pracowałem przez pewien czas w bibliotece. Trafiłem tutaj właśnie na praktyki. Moja praca tutaj głównie polega na katalogowaniu książek, czyli wprowadzaniem ich do systemu Mac+. W ostatnim roku tutaj właśnie zdarzyła się taka sytuacja, że wiele pozycji z tutejszego katalogu po aktualizacji systemu nie zostało włączonych do katalogu centralnego Mac+. No i trzeba je właśnie wpisywać, jakby dodawać te rekordy od początku, znaczy te, które nie weszły, ręcznie. To jest bardzo ciekawa praca, bo mam tutaj do czynienia jakby z starymi drukami. Są też książki z XIX wieku, różne wydania, też po niemiecku, po francusku, po włosku, po polsku. To jest też niesamowite, kiedy mam w rękach te stare pozycje. Także to jest jedna z moich prac jako bibliotekarza. Druga to pomoc przy inwentaryzacji muzealnej. W tym momencie właśnie powoli kończę prowadzić do katalogu Muzeum Plus zbiory Jana Nowaka-Jeziorańskiego, który przez wiele lat był dyrektorem Polskiej Rozgłośni Radia Wolna Europa. No i to też jest pasjonujące, bo właśnie w spuściźnie Jana Nowaka znajduje się sporo właśnie starych eksponatów, między innymi mapy XVIII-wieczne, ryciny, Roblina. No i sam kontakt z takimi właśnie przedmiotami, głównie tymi raczej starszymi, to jest pasjonujący dla mnie. Przedmioty współczesne bardziej, bo i w jego spuściźnie są też listy, czy różne pamiątki historyczne z XX wieku, no już ciut mniej może mnie pasjonują, chociaż też są, też jest niesamowite, kiedy można to mieć, można to widzieć na żywo, mieć to w rękach. Także to są moje tutaj zadania, w tym jakby uczestniczę i to jest w sumie najciekawsze. Też bardzo chętnie jakby polecam to miejsce, zapraszam każdego, żeby odwiedził tutejszą bibliotekę, czy zobaczył zamek. Także bardzo serdecznie zapraszam i polecam. Też sama okolica jest piękna, tutaj nad jeziorem Curyjskim. Także jest też coś, co obejrzeć.